Cześć Łaga, witam Ciebie na moim kanale. Dzisiejszy film jest o chorobie, o różnych kontuzjach, o tym, kiedy coś się dzieje niedobrego w naszym ciele, kiedy właśnie nasze ciało choruje. Jak z tym sobie poradzić? Wiem, że większość z nas, ja też tak robiłam, często jak chorowałam, bolało mnie na przykład kolano, lub, nie wiem, rozchorowałam się, przeziębiłam się, miałam chore zatoki, chore gardło i mogę tak wymieniać bez skończoności. Wtedy byłam zła na siebie, może nawet nie na siebie, ale właśnie na to kolano. Byłam zła, że akurat teraz mam gorączkę i nie lubiłam tych wszystkich chorób. Kiedy poznałam jogę kundalini i tak pracuję już od dawna, już taki w procesie pokochiwania siebie, kiedy pracuję ze sobą, zdałam sobie sprawę z tego, że tak naprawdę to nie ma sensu, kiedy jesteśmy na siebie źli, czy jesteśmy źli na to kolano, czy jesteśmy źli na nasze, nie wiem, gardło chore. I nauczyłam się jakby pracować i radzić sobie z tym w inny sposób. W taki sposób, że zamiast jakby eliminować i odrzucać i być złą na to moje bolące kolano, to je przytulam do siebie. Czyli kiedy boli mnie kolano, kładę sobie na nim rękę i mówię, dlaczego ty mnie bolisz? Co tam się dzieje? Co tam się dzieje? Czy to jest jakaś choroba? Czy może jest jakieś zapalenie? I próbuję jakby wysłać właśnie taką dobrą energię czy miłość. Wiem, że czasami mi się pytaliście o to, na przykład, nie wiem, chore jajniki, tak jak mówiłam, chora stopa, czasami są bardziej poważne nawet jakieś choroby. I co tu robić? Czy myśleć o tym źle i to wyrzucać, czy właśnie w taki sposób? Więc może rzeczywiście to jest od Ciebie zależne, ale moim zdaniem wysyłając dobrą energię i miłość do tych miejsc, jesteś w stanie siebie uleczyć. Czyli kiedy boli Ciebie jajnik na przykład, tak? Zamiast myśleć o tym, że znowuż coś tam mi się przyplątało i boli mnie strasznie, połóż sobie rękę i powiesz, pomyśl sobie, uleczam Ciebie, wyzdrowiej, wysyłam Ci taką dobrą energię i czuj tak po prostu, nawet czuj to, że wysyłasz tam miłość tak przez energię, żeby to miejsce się wyleczyło. Możesz też zwrócić uwagę na swoje ciało w taki sposób, że, zastanawiając się, dlaczego akurat na przykład boli mnie kolano czy gardło. Gardło często na przykład boli nas, dlatego że jakby tłumimy w sobie jakiekolwiek emocje lub swoje zdanie i nie możemy jakby się wyrazić, wypowiedzieć. Więc jeżeli masz takie znaki, że Twoje ciało Ci daje znaki w taki sposób, że nie wiem, choruje Ci gardło, to możesz się zastanowić, powiedzieć, o dziękuję Ci, że dajesz mi sygnały i że wiem, z czym mam pracować, tak? Różne części naszego ciała są związane z czakrami, także jeżeli masz znajomość czakr i wiesz na przykład, że przypuśćmy kolano czy stopa, to jest Twoja pierwsza czakra, nie wiem, chore serce czy płuca, to jest Twoja czakra serca, chory pęcherz czy jajniki, to jest nasza druga czakra, wtedy jesteś jakby w stanie też przemyśleć to, jakie to są z tym związane emocje. Ale nawet jeżeli nie zdajesz sobie sprawy z tego, to po prostu wysyłaj tym chorym miejscom, zamiast ich nie lubić i po prostu jakby ignorować, to daj im więcej miłości. Czyli uzdrawiaj je miłością. Powiedz, że je kochasz, że jest dobrze, że wiesz, że coś tam się dzieje, ale wszystko odpuści, bo Ty to przytulasz do siebie tak wewnętrznie. Także taka jest moja teoria. Możesz ją wypróbować. Oczywiście nie mówię o tym, żebyśmy tylko na tym się skłaniali, nic więcej, bo czasami są różne są choroby, gdzie musimy też oczywiście zapytać się specjalistów, i czy lekarzy, czy jakie inne osoby, które się tym zajmują, fizjoterapeutów, ale przy okazji właśnie przy różnych innych takich metod możesz sobie zastosować to wysyłanie dobrej miłości, energii tym wszystkim miejscom chorym w Twoim organizmie. Daj mi znać w komentarzu, czy podobał Ci się taki pomysł, czy wypróbowałeś ten pomysł. Tutaj gdzieś u góry włożę Wam też link do filmu, gdzie nagrałam medytację uzdrawiającą. To akurat ja ją używałam do uzdrawiania przeziębienia, ale to jest na każdą jakąkolwiek chce się chorobę, nawet na bardzo poważną chorobę. Także zapraszam Ciebie na tę medytację, na tą kryję uzdrawiającą.
a dopóki jej nie robisz, to po prostu wysyłaj w te miejsca. Nawet czasami jest taki dzień, gdzieś tam czujemy. Ja mam czasami, czuję takie momenty, że coś tam mi, wiecie, coś, nawet po bardziej intensywnej jodze czuję, że coś tam się dzieje. Wtedy właśnie wysyłaj miłość do tego miejsca. Mam nadzieję, że pomoże. Zasubskrybuj mój kanał, bo już zostaw komentarz czy lajka, wtedy będę wiedziała, że takie tematy Ciebie interesują. Do zobaczenia w następnym filmie. Satnam.